Istnieje wiele obserwacji wskazujących na to, że w ostatnich dziesięcioleciach następuje globalne ocieplenie klimatu na Ziemi. Ostatnie parędziesiąt lat obserwacji satelitarnych wskazuje, jak widzimy na tym wykresie, wyraźny wzrost średniej temperatury powietrza na półkuli północnej. Tutaj było dostatecznie dużo obserwacji. Problem, czy jest to zjawisko wyjątkowe, czy też zdarzało się już wcześniej w przeszłości, można rozwiązać, próbując odtworzyć czy zrekonstruować zmiany temperatury w przeszłości. Rysunek ten tutaj pokazuje taką właśnie rekonstrukcję, zresztą wykonaną przez kilka grup badawczych na podstawie nieco innych założeń, w związku z tym te krzywe się nieco rozbiegają, ale ja zaznaczyłem grubą linią najbardziej prawdopodobny przebieg temperatury w ciągu ostatniego tysiąclecia. Zmiany są niewielkie, jak widzimy, bo tutaj są na skali pionowej są dziesiąte stopnia Celsjusza. I jak widzimy, ta temperatura fluktuuje. Chciałbym zwrócić uwagę na parę charakterystycznych miejsc, dlatego że będziemy do nich jeszcze wracali. Po pierwsze, widać, że w wieku XVII było niewielkie ochłodzenie klimatu, nie takie dramatyczne, bo tu, jak widzimy, na skali jest minus 0,4 stopnia Celsjusza w stosunku do zera, które jest arbitralnie ustawione na obecny okres, znaczy ściśle biorąc na lata 1960-1990. Potem nastąpiło nieznaczne ocieplenie i później na początku XIX wieku znowuż nastąpiło dosyć gwałtowne ochłodzenie klimatu. Przypominam, że wtedy właśnie Napoleon prowadził swoje wojny i niewykluczone, że właśnie to ochłodzenie klimatu spowodowało jego klęskę w Rosji. Następne nieznaczne ochłodzenie było na początku XX wieku i teraz od tego miejsca obserwujemy stały, dosyć dramatyczny w stosunku do poprzednich zmian, wzrost temperatury z niewielkimi tylko wahaniami. Istnieje najoczywistsza i najprostsza hipoteza, że ten gwałtowny, jak się wydaje, wzrost temperatury w ostatnich latach jest wywołany działalnością człowieka. Gdyby istotnie było to prawdą, recepta na zahamowanie tego wzrostu, który może zakończyć się dla nas katastrofą, byłaby prosta, choć wcale nie taka łatwa do realizacji. Należałoby zmienić nasz styl życia, w szczególności należałoby zahamować emisję gazów szklarniowych, które, jak sądzimy, są powodem tego właśnie wzrostu temperatury. Gazy szklarniowe to są takie gazy, które utrudniają ucieczkę ciepła z powierzchni Ziemi. Działają one w podobny sposób jak szyba w szklarni. Szyba jest przezroczysta dla promieniowania widzialnego słońca, a zatem wpuszcza energię słoneczną do wnętrza szklarni. Natomiast Ziemia wypromieniowuje swoje ciepło w postaci promieniowania podczerwonego, dla którego szyba jest nieprzepuszczalna i wobec tego zatrzymuje ciepło w szklarni. Stąd temperatura w szklarni jest wyższa niż na zewnątrz. W identyczny sposób działają niektóre gazy znajdujące się w atmosferze ziemskiej. Najważniejszym gazem tutaj jest szklarniowym, jest dwutlenek węgla, ale też inne, na przykład metan, działają w podobny sposób. Promieniowanie słoneczne jest przepuszczane do powierzchni Ziemi, natomiast promieniowanie wysyłane przez Ziemię, które jest podczerwone, jest zatrzymywane przez atmosferę, nieprzepuszczane i wobec tego zostaje przy powierzchni Ziemi i w atmosferze, stąd następuje podgrzanie atmosfery, podgrzanie powierzchni Ziemi. To taki efekt nazywamy szklarniowym, czasem niektórzy nazywają go efektem cieplarnianym, to jest to samo. Aby jednak być tego pewnym, powinniśmy zbadać możliwość tego, czy czynniki naturalne nie mają też wpływu na wzrost temperatury. Te fluktuacje, które były w przeszłości, pokazują, że mimo braku znaczącej emisji gazów szklarniowych ze strony przemysłu, fluktuacje takie występowały. Może więc ta fluktuacja jest po prostu nieco większa, ale też wywołana czynnikami naturalnymi. Wtedy musielibyśmy się z tym pogodzić, bo po prostu niewiele moglibyśmy w tej sprawie zrobić. Najoczywistszym znowuż powodem ewentualnych fluktuacji klimatu na Ziemi są fluktuacje jasności Słońca. Gdyby Słońce stało się jaśniejsze lub nieco słabsze, nieco ciemniejsze, naturalnie klimat na Ziemi w odpowiedni sposób też by się zmienił. Warto zatem sprawdzić, czy jest możliwe, by jasność Słońca
zmieniała się w rytm zmian klimatu i czy teraz w ostatnich latach to Słońce jest jaśniejsze niż było poprzednio. Budowę Słońca znamy, jak nam się wydaje, już dosyć dobrze. Reakcje jądrowe zachodzą w jego jądrze, po czym energia produkowana w tych reakcjach jądrowych przenosi się na zewnątrz Słońca, najpierw na drodze promienistej przez te wewnętrzne warstwy Słońca. Potem mamy tak zwaną warstwę konwektywną, w której materia poruszając się przenosi energię do powierzchni Słońca. Ta warstwa konwektywna wygląda obrazowo mówiąc tak jak zupa w gotująca się zupa w garnku na ostrym płomieniu. Cały czas materia tutaj krąży, przenosząc energię na zewnątrz. Jeśli chodzi o możliwości zmian tempa reakcji jądrowych, a zatem tempa produkcji energii, to wiemy, że to jest wykluczone w tych skalach, jakie my obserwujemy. Tempo energii produkcji w Słońcu zmienia się, ale w skali miliardów lat raczej niż dziesiątków lat. W związku z tym to możemy wykluczyć jako źródło ewentualnych zmian jasności Słońca. Jest jednak zjawisko, które zmienia się na Słońcu właśnie w tych stosunkowo krótkich skalach rzędu dziesiątków, czy być może setek lat. Jest to wprawdzie zjawisko powierzchniowe, ale warto przyjrzeć się mu. Mówimy tu o aktywności słonecznej. Zjawisko aktywności słonecznej to zjawisko powierzchniowe. Obserwujemy je na powierzchni Słońca i w atmosferze Słońca i związane jest z występowaniem pól magnetycznych. Warstwa konwektywna w rotującym Słońcu powinna być w stanie produkować pola magnetyczne. Pola magnetyczne są generowane w warstwie konwektywnej Słońca. Znamy mechanizm fizyczny tej produkcji. Podobny zresztą mechanizm występuje we wnętrzu Ziemi. Dzięki temu też mamy pole magnetyczne na Ziemi. I pola magnetyczne słoneczne są unoszone razem z konwekcją, pojawiają się nad powierzchnią Słońca i tam wywołują cały szereg zjawisk, które łącznie określamy mianem aktywności słonecznej. Aktywność słoneczna przejawia się zarówno na powierzchni Słońca, występują tu w szczególności ciemne obszary, które nazywamy plamami słonecznymi, o których wiemy teraz, że są obszarami skoncentrowanego pola magnetycznego. Występują łuki koronalne złożone, gdzie wzdłuż linii sił pola magnetycznego porusza się materia. Wreszcie te dynamiczne zjawiska spowodowane z tym, jak powiedziałem, gotowaniem się powierzchni Słońca razem z liniami sił pola magnetycznego powodują, że energia pola magnetycznego jest dysypowana w atmosferze Słońca, zamieniana na ciepło i to oznacza, że atmosfera Słońca jest gorętsza niż jego powierzchnia. W szczególności bezpośrednio nad powierzchnią Słońca obserwujemy dosyć cienką warstwę nazywaną chromosferą, a potem rozciąga się bardzo gorąca o temperaturach rzędu milionów kelwinów, bardzo duża, szeroka korona słoneczna, która tutaj jest pokazana w sposób taki bardzo schematyczny, a możemy ją bez trudu obserwować w czasie całkowitego zaćmienia Słońca. Wtedy tę koronę widzimy. Nie będziemy się zajmowali jednak koroną i zresztą innymi zjawiskami, które potem jeszcze poza koroną też są związane z aktywnością Słońca, na przykład obecność złóż polarnych czy też burze magnetyczne w atmosferze ziemskiej. Skoncentrujemy się na wpływie aktywności słonecznej na powierzchnię Słońca i na jego jasność. Tutaj mamy pokazany profil temperatury na Słońcu. Powierzchnia Słońca nazywana fotosferą mieści się tutaj na poziomie około 3000 kelwinów. Później mamy tę nieco podgrzaną warstwę, którą nazywamy chromosferą i następnie potem bardzo gorącą koronę. To o czym będziemy mówili, to są okolice fotosfery i chromosfery słonecznej. Tak wygląda typowa plama słoneczna. Tutaj ta ziarnista struktura dookoła plamy słonecznej to są właśnie te wiry gotującej się materii, które cały czas się poruszają. To jest bardzo dynamiczny obraz. Sama plama słoneczna jest wyraźnie ciemniejszym obszarem na powierzchni Słońca. Wiemy, że jest tam bardzo silne pole magnetyczne, które po prostu utrudnia transport energii, stąd temperatura plamy jest nieco niższa. Wiemy o tym, że aktywność słoneczna zmienia się. Ma cykl mniej więcej 11-letni.
Polega to na tym, że w okresie minimum aktywności słonecznej powierzchnia Słońca jest właściwie niezaburzona. Tak jak tu widzimy, jest tylko ta widoczna granulacja związana z konwekcją. Natomiast w maksimum aktywności powierzchnia Słońca jest pokryta dużą ilością pól magnetycznych i zjawiskami związanymi z aktywnością, a więc plamami, rozbłyskami, jasnymi włóknami, różnego rodzaju innymi tworami na powierzchni Słońca, które mają inną jasność niż niezaburzona powierzchnia Słońca. I to się zmienia z okresem około 11 lat, przy czym, ponieważ najłatwiej było w historii obserwować plamy słoneczne, dlatego najlepsze informacje mamy związane ze stopniem zaplamienia Słońca. Plamy słoneczne były obserwowane już od 300 lat i na tej osi widzimy, no, stopień zaplamienia Słońca, nie jest ważne, jak on jest dokładnie zdefiniowany, w każdym razie jest to liczba plam, natomiast na osi poziomej mamy czas od roku 1750 do prawie 2000 roku. Widzimy, że ta aktywność słoneczna, przynajmniej mierzona poziomem plam słonecznych, zmienia się. Proszę zwrócić uwagę na to, że niektóre maksima aktywności są bardzo niewielkie, natomiast ostatnie dwudziestowieczne maksima są bardzo wysokie. Oznacza to, że średnia aktywność Słońca, uśredniona po całym cyklu, jest wyraźnie wyższa w XX wieku niż na przykład była tutaj na początku wieku XIX. Nie mamy dokładnych informacji, jak wyglądała aktywność Słońca wcześniej, bo nie prowadzono po prostu systematycznych obserwacji, ale z bardzo wielu argumentów i pośrednich wskazówek wiemy, że w wieku XVII Słońce było niezwykle mało aktywne. Wręcz mówimy o zerowej aktywności i nie było wtedy prawdopodobnie zupełnie plam lub było ich bardzo niewiele. Również wszelkie inne przejawy aktywności Słońca były bardzo małe. Proszę zwrócić uwagę, że ten okres tej niezwykle niskiej aktywności koincyduje z okresem w XVII wieku, który pokazałem na wykresie pokazującym zmiany temperatury, gdy temperatura była szczególnie niska. Wtedy nawet czasami tę epokę nazywano małą epoką lodową, XVII wiek. Także jest tutaj pierwsza wskazówka sugerująca, że być może aktywność słoneczna ma wpływ na klimat na Ziemi. Ostatnie parę dziesiąt lat to okres, gdy możemy nie tylko bardzo dokładnie mierzyć wszelkie przejawy aktywności słonecznej, ale potrafimy również mierzyć bardzo dokładnie strumień energii, który dociera do nas ze Słońca. Strumień ten musimy mierzyć poza atmosferą ziemską i dokładność musi być bardzo wysoka, żeby móc wykryć ewentualne zmiany. Ale wykryliśmy je i wiemy, jak jasność Słońca się zmienia. W okresie maksimum aktywności słonecznej Słońce jest nieco jaśniejsze. To nieco to jest mniej więcej 0,01 czy też parę setnych procenta, a zatem bardzo niewiele. Tym niemniej jest to zmiana znacząca. W okresie minimum aktywności oczywiście Słońce jest odrobinę słabsze. Gdy Słońce było bardzo mało aktywne, możemy domniemywać, że wtedy jego jasność również w dłuższej skali czasowej była nieco słabsza i być może jest to wyjaśnienie niższych temperatur panujących na Ziemi. To, że taki związek istnieje, jest również potwierdzone przez obserwacje wielu innych gwiazd. Słońce nie jest wyjątkiem, jeśli chodzi o aktywność. Gwiazdy podobne do Słońca przejawiają również aktywność. Potrafimy tę aktywność mierzyć, wyznaczać jej miarę poprzez pomiar emisji powstającej w chromosferach gwiazd. I systematyczne i długie obserwacje wielu gwiazd pokazały, że rzeczywiście gwiazdy są nie tylko aktywne, ale również pokazują okresowe zmiany, okresowe fluktuacje tej aktywności, podobne do cyklu słonecznego. Możemy wobec tego powiedzieć, że cykl zmian aktywności nie jest niczym nadzwyczajnym, Słońce nie jest wyjątkiem. Podobne zmiany widać również u bardzo wielu innych gwiazd. Równoczesne obserwacje niektórych gwiazd pokazały, że występuje podobny związek dla tych gwiazd jak dla Słońca. Gdy gwiazda jest bardziej aktywna, jest jaśniejsza, gdy jej aktywność maleje, maleje również jej jasność.
Te obserwacje oraz obserwacje słoneczne pozwoliły nam wykalibrować, znaleźć związek ilościowy pomiędzy poziomem aktywności Słońca a poziomem jasności Słońca. To już nam może ułatwić ocenę, jak zmieniała się jasność Słońca w przeszłości. A zatem do rekonstrukcji zmian temperatury na powierzchni Ziemi możemy teraz dołożyć rekonstrukcję jasności strumienia docierającego do nas od Słońca. Tutaj są dane stosunkowo niedawno uzyskane również przez kilka grup badawczych. Musimy pamiętać, że wszelkie tego typu przejścia zawierają w sobie więcej niż jeden parametr i wobec tego różni naukowcy mają nieco inne założenia, otrzymują nieco inne wyniki, ale najważniejsze jest to, że nie ma między nimi dramatycznej rozbieżności. Górny wykres pokazuje najbardziej przekonywujące, najstaranniejsze, moim zdaniem przynajmniej, rekonstrukcje zmian jasności Słońca przy założeniu, że ta jasność Słońca jest bezpośrednio związana z poziomem aktywności. I tam, gdzie jest Słońce aktywne, było również nieco jaśniejsze, tam, gdzie jest nieaktywne, było słabsze. Tutaj mamy ten okres XVII wieku, gdzie Słońce prawdopodobnie było zupełnie nieaktywne. Dane wcześniejsze są bardzo niepewne. Linią przerywaną czerwoną jest zaznaczony taki średni poziom jasności Słońca. To jest tak trochę na oko zrobione. Pokazuje tylko fluktuacje w skali kilkudziesięciu lat zmian jasności Słońca. Dolne krzywe są pokazane tylko po to, żeby pokazać, że nie ma tutaj dramatycznych różnic, że te zafalowania w górę i w dół we wszystkich tych krzywych są mniej więcej podobne, chociaż szczegółowe porównanie tych krzywych oczywiście pokazuje, że różne grupy badawcze otrzymały różne wyniki. Możemy teraz pokusić się o porównanie odtworzonych zmian temperatury globalnej na powierzchni Ziemi ze zmianami też odtworzonymi na podstawie modelu, zmian jasności Słońca opartych o zmiany aktywności Słońca. Tu niestety są trochę inne skale, tu mamy od 1000 roku do 2000, natomiast jeśli chodzi o zmiany jasności Słońca, dało się je w sposób sensowny odtworzyć przez ostatnie zaledwie 400 lat, ale skoncentrujmy się właśnie na tym okresie. Po pierwsze widzimy, że minimum temperatury tutaj, to gdzie w XVII wieku pokrywa się z minimum aktywności słonecznej, że zafalowania na początku XIX i XX wieku również znajdują swój wyraz, również są obecne, że zafalowania na początku XIX i XX wieku w temperaturze są również obecne w poziomie aktywności, a zatem też i jasności Słońca. Widzimy również, że w XX wieku poziom jasności Słońca nieco rośnie, co można by łączyć ze wzrostem temperatury. Ale dokładniejsze dane ilościowe, ich porównanie pokazuje, że ten niewielki wzrost jasności Słońca związany z aktywnością Słońca jest wyraźnie mniejszy niż to, na co wskazuje zmiana temperatury. Prawdopodobnie to zafalowanie tutaj w dół jest związane ze zmniejszeniem aktywności, chwilowym zmniejszeniem aktywności Słońca. Natomiast ten wzrost, który prawdopodobnie będzie dalej kontynuowany, nie znajduje swojego odbicia w zmianie aktywności Słońca. A zatem możemy powiedzieć, że o ile w epoce przedindustrialnej fluktuacje zmian jasności Słońca związane z jego aktywnością mogą tłumaczyć zmiany klimatyczne na powierzchni Ziemi, o tyle wzrost temperatury w XX wieku jest znacznie większy, niż by wynikało to ze zmian jasności związanej z aktywnością Słońca. W związku z tym wydaje się, że to nie Słońce jest odpowiedzialne za ten wzrost, a zatem zapewne jest to wynik emisji gazów szklarniowych związanych z działalnością człowieka. Krzywa falująca pokazuje oczekiwane zmiany jasności Słońca związane ze zmianą jego aktywności przez najbliższe kilkanaście lat. I jak widzimy, trend, który był poprzednio widoczny, jest utrzymany.
Słońce nie robi się jaśniejsze, jego jasność po prostu fluktuuje. Z drugiej strony ekstrapolacja podgrzewania atmosfery ziemskiej związanej z aktywnością ludzką jest pokazana tutaj w zależności od znowuż dwóch różnych modeli jako dwie proste, które są w sposób dosyć dowolny połączone w roku 2000. No i widać z nich, że działalność człowieka przewiduje dalszy wzrost temperatury, podczas kiedy sama jasność Słońca nie powinna powodować wzrostu temperatury. Także jeżeli nie zmienimy naszego podejścia do problemu emisji gazów szklarniowych, wydaje się, że będziemy świadkami dalszego wzrostu temperatury globalnej na Ziemi.